Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Adrian z nauczygrać.pl. W dzisiejszym odcinku nauczymy się utworu Cisza Kamila Bednarka, który to wybraliście podczas nowego głosowania na stronie nauczygrać.pl. Oczywiście nowe propozycje wysyłajcie poprzez dział kontakt na tej samej stronie. Zachęcam Was do tego, żebyście również lajkowali i udostępniali ten materiał, który dla Was przygotowałem, ponieważ chciałbym, żeby portal nauczygrać.pl naprawdę cały czas prężnie się rozwijał, a Wy właśnie możecie mi w tym pomóc. Ruszyła również akcja Ambasadorzy nauczsiegrać.pl. Jeśli chcecie dowiedzieć się o szczegółach, co to takiego ambasadorzy, kim są ambasadorzy i co robią i co dzięki temu osiągają, to zgłaszajcie się poprzez również dział kontakt na stronie nauczsiegrać.pl. Ostatnia rzecz odnośnie tego nagrania to to, że ten film będzie nagrany w dwóch wersjach. Jedna wersja to będzie wersja prosta dla tych, którzy nie chcą za bardzo się spinać i ćwiczyć, i druga wersja dla bardziej zaawansowanych, którzy naprawdę chcą sobie popracować i trochę się bardziej porozwijać. Żeby bardziej Was zachęcić, drugi film będzie udostępniony tylko na fanpage'u Facebooka, ponieważ biorąc pod uwagę to, że subskrypcji na YouTube jest 10 tysięcy, a na Facebooku 5 tysięcy, jednak 5 tysięcy osób jeszcze nie zajrzało na Facebooka. W związku z tym, żeby Was zachęcić, wbijajcie na Facebooka nauczsiegrać.pl i tam będzie drugie nagranie. Kamil Bednarek i Cisza w prostej wersji. Cztery akordy tak naprawdę przez cały utwór. Akord e-moll, akord c-dur, akord g-dur i akord h-moll. Posłuchajcie, jak to będzie brzmiało w tej prostej wersji. Tak przez cały utwór do samego końca. Więc tak, jeśli chodzi o akordy, to zakładam, że oczywiście już wiecie, jak się łapie wszystkie poszczególne akordy. Jeśli macie problem z akordem h-moll, to oczywiście odsyłam Was do lekcji, w której poznaliście ten akord, czyli do lekcji Whisky z Głosuj i Graj. Jeśli dalej będziecie mieli problemy, to oczywiście zapraszam Was serdecznie do zakupienia kursu, który znajduje się na stronie sklep.nauczsiegrać.pl. A teraz, jeśli chodzi o bicie akordowe, to jak zauważyliście, bicie to akordowe jest trochę bardziej rozbudowane. Wygląda to w ten sposób, że najpierw uderzamy basowe struny, następnie struny wiolinowe, dół, góra, następnie jest efekt tamburynu, czyli puknięcie, które mieliśmy w lekcji Baśka Wilków, które również było na jednej z playlist na kanale YouTube. I jeszcze raz Wam pokażę. Basy, dół, góra, wioliny, puknięcie i następnie góra, dół, góra. To jest całe bicie akordowe. Proponowałbym, żebyśmy je wyćwiczyli malutkimi fragmentami, żebyście je ogarnęli. Czyli na początek ćwiczymy sobie uderzenie w basy i dół, góra na wiolinach. Czyli basy, dół, góra i jeszcze raz to samo. Basy, dół, góra i jeszcze raz to samo. Basy, dół, góra. Oczywiście pamiętajcie, to dół, góra jest na strunach wiolinowych. I po tym uderzeniu dół, góra efekt tamburynu, jeden raz w gitarę, ok? Czyli basy, wioliny, dół, góra, puknięcie. Ok? Jeszcze raz to samo. Basy, wioliny, dół, góra, puknięcie. I jeszcze raz.
basy, wioliny, dół, góra, pchnięcie. Poćwiczcie to sobie kilkanaście razy i to zobaczycie, że Wam wejdzie w rękę bez żadnych problemów. Ok, i następna część to góra, dół, góra, ok? I poćwiczmy to jako jeden fragment. Góra, dół, góra. Góra, dół, góra. Dołączcie się do mnie i pouderzajmy kilka razy. Albo kilkanaście nawet. Góra, dół, góra. Góra, dół, góra. Góra, dół, góra. Góra, dół, góra. Ok, i teraz spróbujmy sobie całe bicie akordowe. Oczywiście, jeśli dalej Wam nie będzie wychodziło, przewińcie sobie filmik i zacznijcie od początku ze mną ćwiczyć, aż w końcu to Wam zacznie wychodzić. Oczywiście w oryginale jest troszeczkę inne bicie, ale to jest moja własna interpretacja. Wydaje mi się, że na jedną gitarę jak się gra, to ten efekt tamburynu i ten rytm, który Wam zaproponowałem, sprawia, że ten utwór będzie zdecydowanie bardziej dynamiczny. Ćwiczymy sobie jeszcze raz na martwych strunach to bicie. Zaczynamy od basów, później wioliny dół-góra, puknięcie, góra-dół-góra. Macie to zresztą wyświetlone. Ok, jedziemy. 3-4. Basy, wioliny dół-góra, puknięcie, góra-dół-góra. I jeszcze raz to samo. Basy, wioliny dół-góra, puknięcie, góra-dół-góra. I jeszcze raz to samo. Basy, wioliny dół-góra, puknięcie, góra-dół-góra. I ostatni raz. Basy, dół-góra, puknięcie, góra-dół-góra. I teraz chciałbym, żebyśmy w bardzo wolnym tempie zaczęli sobie zapętlać to bicie akordowe, czyli grali je cały czas w kółko, ok? Jedziemy w bardzo wolnym tempie. 3-4. Basy, dół, góra, puknięcie, góra, dół, góra. Basy, wioliny, dół, góra, puknięcie, góra, dół, góra. Basy, wioliny, dół, góra, puknięcie, góra, dół, góra. Basy, wioliny, dół, góra, puknięcie, góra, dół, góra. Już bez mojego komentarza. Spróbujcie się dołączyć. Mam nadzieję, że bicia akordowego się nauczyliście. Teraz na każdym z akordów, który Wam wcześniej podałem, gracie cały schemat, czyli na akordzie e-moll w bardzo wolnym tempie. Basy, wioliny, dół, góra. Akord C-dur. Oczywiście nie muszę Wam przypominać, że przy akordzie C-dur, jeśli jesteście bardziej zaawansowani, powinniście kciukiem tłumić szósty bas, ponieważ ten szósty bas w akordzie C-dur nie zabrzmi zbyt ciekawie, jeśli będzie się odzywał, dlatego kciukiem tłumić ten szósty bas, ok? Basy, wioliny. G-dur, basy, wioliny. I akord H-moll, basy, wioliny. I znowu E-moll. I cały czas tak w kółko. Ciszy Bednarka w takim bardzo wolnym tempie, żebyście mogli sobie, kiedy nauczycie się już bicia akordowego i nie będziecie mieli problemu z przekładaniem akordów, żebyście mogli razem ze mną w wolnym tempie sobie zagrać i zaśpiewać ten utwór. A oczywiście później podkręcamy tempo, przyspieszamy, żeby to było bardziej dynamiczne, jak już nauczycie się akordów i bicia akordowego. Oczywiście trudniejsza wersja, w której będą bardziej rozbudowane akordy i intro, na które pewnie większość z Was czeka, znajdziecie na Facebooku, które będzie udostępnione, także wbijajcie na Facebooka
i uczcie się tej trudniejszej wersji razem z intrem i rozbudowanymi akordami. Pamiętajcie, udostępniajcie, lajkujcie i pomagajcie rozwijać portal nauczsiegrać.pl. Propozycje wysyłajcie przez dział kontakt również na nauczsiegrać.pl. Do zobaczenia. Cześć.